Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, a w nim poruszymy sobie temat klapy gaszącej, jeżeli chodzi o silnik diesla. Nie należy klapy gaszącej mylić z przepustnicą w silniku benzynowym, ani z klapkami w kolektorze dolotowym. Już Wam mówię, o co chodzi. Jak działa klapa gasząca? Właśnie teraz wyświetli Wam się filmik, jak ona u mnie działa. Gaz! Odpal. Gaz. Skoro już zobaczyliście, jak działa klapa gasząca, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tą klapę gaszącą usuwać, czy w momencie, kiedy ulegnie ona na przykład awarii, wymienić ją na nową. W tym filmie właśnie tego wszystkiego się dowiecie. Moi drodzy, klapa gasząca sama w sobie, jeżeli ją usuniemy, objaw będzie taki, że podczas gaszenia silnik nam delikatnie zawibruje. Mogą w ten sposób ulegać uszkodzeniu na przykład poduszki naszego silnika lub moim zdaniem delikatnie może dostać przez to też koło dwumasowe. Ze względu na to, że klapa gasząca ma za zadanie odciąć nam dopływ powietrza do silnika, też podczas gaszenia auta jest odcinany dopływ paliwa. Więc ta klapa, odcinając powietrze, powoduje generalnie to, że nasz silnik płynnie gaśnie. Tak myślę, że najprościej można to powiedzieć. Ale to jest jeden mankament w momencie, kiedy tą klapę gaszącą usuniemy. Kolejnym mankamentem, patrząc bardziej do przodu, jest to, co stanie się w momencie, kiedy tej klapy gaszącej nie będzie, a nasza turbosprężarka ulegnie uszkodzeniu i silnik zacznie zaciągać sobie olej do komory spalania. Moi drodzy, jeżeli wyłączycie w tym momencie zapłon, a klapa gasząca będzie na swoim miejscu, ciach odcina dopływ powietrza, silnik powinien nam zgasnąć. Jeżeli tej klapy gaszącej nie ma, to jedyne co nam pozostaje, to jeżeli mamy skrzynię manualną, próbować zdusić silnik na wyższym biegu lub wyjść i po prostu ręką zagnieść rurę dolotową, aby odciąć dopływ powietrza do komory spalania, co równa się temu, że się poparzymy, bo jest tam bardzo, bardzo wysoka temperatura. Kolejna sprawa, o której warto by było wspomnieć, to taka, że jeżeli nasze auto jest automatem, to tak naprawdę poza tym, że ręcznie zagnieciemy tą rurę dolotową, nie mamy szansy na to, aby zdusić ten silnik za pomocą biegów, więc klapa gasząca w naszym silniku jest tak jakby bezpiecznikiem. Że w razie, kiedy ten właśnie silnik się rozbiega, kiedy turbosprężarka ulegnie awarii, kiedy ten olej leci do naszego silnika, wskakują te wysokie obroty i ten silnik pracuje do momentu, aż się nie zatrze, ta klapa gasząca ma ten silnik zgasić, ma odciąć ten dopływ oleju czy powietrza. Myślę, że to jest taki nasz mały bezpiecznik, który jest w naszym aucie i o ten bezpiecznik należałoby dbać. Wiele osób na pewno zadaje sobie pytanie, co gdy ta klapa gasząca się uszkodzi, czy warto wymieniać na nową używkę, czy po prostu zlikwidować tą klapę gaszącą. Moim zdaniem, czy używka, czy nówka, niech ta klapa gasząca jest na swoim miejscu, ze względu na to, że jeżeli jej nie będzie, mamy auto ze skrzynią automatyczną, no to już nie pozostaje nam nic innego, jak tylko parzyć sobie dłonie. Jeżeli mamy klapę gaszącą na swoim miejscu, w większości przypadków myślę, że dałoby radę ten silnik ocalić. Więc myślę, że komuś tym wytłumaczyłem, do czego służy klapa gasząca i tak jak wiecie, ja nie jestem zwolennikiem żadnych rzeczy ekologicznych w aucie, EGR-ów, DPF-ów, klapek w kolektorze ssącym, tak jak najbardziej jestem za tym, aby klapa gasząca była na swoim miejscu, bo ona tak naprawdę z ekologią nie ma nic wspólnego. No to co moi drodzy, myślę, że wytłumaczyłem Wam w bardzo prosty i przystępny sposób, po co tak naprawdę warto zostawić tą klapę gaszącą na swoim miejscu. Wiele osób mylnie pojmuje, że
funkcję klapy gaszącej na przykład przejmuje przepustnica. Jeżeli chodzi o silnik benzynowy, to jest całkowicie inna bajka, jeżeli chodzi o przepustnicę lub klapki w kolektorze dolotowym. Wierzcie mi, nie ma to żadnego związku jedno z drugim. Klapa działa tak, jak Wam przed chwilą wytłumaczyłem, więc jeżeli takie treści Wam się podobają, zostawcie lajka pod tym filmem, jeżeli jesteście nowi u mnie na kanale, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek. No i co? Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!